Program oświaty w Polsce czeka prawdziwa rewolucja. O tym, jak poradzić sobie z tym ciężkim zadaniem, rozmawiano podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej. To jest takie forum dialogu w zasadzie, wymiany poglądów, ale z tych wypowiedzi takich i spontanicznych, i przygotowanych, bo takie głosy przygotowane też były, z tego wielogłosu da się ułożyć pewne stanowisko. Widać, że są pewne niepokoje, są pewne obawy, ale są również takie rozwiązania bardzo praktyczne, jak choćby właśnie gimnazja z takim pytaniem, po co właściwie likwidować dzisiaj gimnazja. Więc w tej chwili po przerwie powołamy zespół, który takie wspólne stanowisko całej Rady będzie starał się opracować. W trybie obiegowym będziemy starali się je przyjąć. Dziś zajęliśmy się kilkoma kwestiami, które w ostatnim czasie interesowały opinię publiczną, a były inspirowane przez rząd, takie jak wprowadzenie obowiązku szkolnego od 7 roku życia, czy też na temat koncepcji likwidacji gimnazjum. W programie posiedzenia zaplanowano m.in. dyskusję na temat przyjętych oraz planowanych zmian w systemie oświaty, czy o kształtowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych, uwzględniając potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy. Podczas posiedzenia rozmawiano także o problemach, z jakimi borykają się mniejsze gminy w trakcie wprowadzania najnowszych dyrektyw Ministerstwa Edukacji. Gmin nie stać na tą rewolucję. Gminy mogą się zgodzić co do założeń tej rewolucji, ale nie w tak krótkim czasie. I to dzisiaj sygnalizowałam jako gość Pomorskiej Rady Oświatowej, że czy to jest mała gmina, czy duża, że ta mała ma tak samo problemy jak duża, bo potwierdził to też mój kolega tutaj Błażej Konkol. O co chodzi? Przede wszystkim chodzi o krótki czas, który stwarza wielki bałagan, wielką dezorganizację, wielkie zamieszanie. Szczególnie współczuję rodzicom, dzieciom, bo znaleźć się w tym wszystkim w tak krótkim czasie jest wręcz szkodliwe już na cały proces edukacji, uważam. Mimo iż pracy w dziedzinie edukacji jest wiele, to na pewno pomorscy włodarze poradzą sobie ze stawianymi zadaniami, a poziom edukacji na Pomorzu będzie stale rósł. Polecamy również zobaczyć Ośrodek Doradztwa Rolniczego ponownie w Lubaniu oraz spotkanie przedsiębiorców w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku. Oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.